6 tłania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Ruins i dodaje nam ruiny do naszego świata. Takie różne statki zatonięte, wraki, o! Takie różne wraki, jakieś tam ruiny, grobowce i tak dalej, i tak dalej. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Ruins Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Gdy wejdziemy na stronę, mamy tutaj filmiki dotyczące moda. Pokazują nam co i jak i gdzie i w ogóle. I zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, aż do sekcji Downloads. I tutaj mamy na różne wersje Minecrafta, a nas interesuje 1.9. Zatem tutaj klikamy na to zielone i stąd pobieramy moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 829. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wrócicie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej to jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W dniu kiedy nagrywam ten filmik nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a najnowsza wersja ma numer końcówki 1802 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, by zainstalować tego moda? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersji 1.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods, przesuwamy sobie to tutaj. Teraz prawym przyciskiem myszy klikamy na nasz pobrany plik i otwieramy za pomocą archiwizera, jaki mamy, czy WinRAR, czy ZIP. Otworzyło nam się tutaj, już przestawiamy sobie tutaj. Teraz tak, tutaj mamy w tym, jak widzicie, dwa foldery i dwa pliki. Wchodzimy do folderu mods i tutaj mamy folder i cztery pliki. Więc tak, przerzucamy do naszego otwartego wcześniej folderu mods, przerzucamy ten folder resources, jest tutaj już w naszym folderze mods i teraz z tej listy plików wybieramy sobie ten ostatni, ruins 1.9 jar, przerzucamy go do naszego folderu mods i ten update checker mod 1.9 jar, przerzucamy do naszego folderu mods. Reszta nas nie interesuje, zamykamy. To też zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher i sprawdzamy, czy działa. Tak jak wspomniałam wcześniej, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1802, klikamy play i czekamy dalej. Jako że mod dodaje nam nowe struktury, no to musimy sobie stworzyć nowy świat, żeby ich daleko, daleko nie szukać. Także poczekamy, aż nam się tutaj uruchomi wszystko. Jak już tutaj widzicie, mamy okno z logo Mojanga i tutaj nam Forge pracuje, loaduje, resursuje i coś tam jeszcze robi, inicjalizuje, pierdu i tak dalej, i tak dalej. Musimy jeszcze chwilę poczekać, aż nam tutaj skończy pracować ciężko i się wszystko pootwiera. OK.
Tu jest ostrzeżenie, że Forge jeszcze nie jest w wersji rekomendowanej, zatem mogą wystąpić błędy, także się nie zdziwcie, jak znienacka Wam się na przykład coś skraszuje i tak dalej. No ale to już po prostu musimy czekać na wersję rekomendowaną. Ok, wchodzimy do moc i tutaj w moc mamy Ruin Spawning System i ten Atomic Striker Update Checker. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy, no i tworzymy sobie nowy świat, nowy Ruins, sobie nazwiemy Ruins. Więcej opcji dodajemy, tu też gotowe i tworzymy nowy świat. Generuje nam się teren. Zobaczymy, co nam się tutaj stworzy. No, proponuję, żeby już opsia. Tu. Okej. Jeszcze moment, zaraz nam się tutaj... O. Jesteśmy nad wodą. Nad morzem jesteśmy. Jakowymś albo innym większym jeziorem. No i mam nadzieję, że szybko znajdziemy jakieś ruiny. No niestety, jak wiecie, Optifine'a jeszcze nie ma na wersję z Forge'em, zatem trochę mi tutaj klatkuje. Ok, wejdźmy sobie tutaj w J, sobie ustawimy sobie nowy start. Save. Close. I teraz będziemy dookoła startu szukać ruin. O, już widać tutaj statek jakiś podwodny jest zatopiony. Także jak widzicie, od razu widać, że mod działa. Okej, zrobimy sobie gamę modę 1 i sobie polecimy, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. Pod wodę nie będę wchodzić, bo jest strasznie ciemno pod wodą. Zatem nie będziemy widzieć tego statku, właśnie tak go najlepiej widać. Jak nam się tutaj renderuje wszystko. Ale jak już jest statek, to na pewno jeszcze coś nam się tutaj za chwilę... O. Widzicie? Jest już coś tam. Także jak widzicie, mod działa, tworzą się struktury różne. Tak jak mówiłam, nie mam Optifine'a, zatem wszystko się tak powoli tutaj otwiera. Także widzicie, struktura jest. W skrzyni pusto. Właśnie nie wiem, czy skrzynki są działające, czy nie działające. Tutaj też pusto. Cóż my tutaj mamy na górze? Aha, to jest to, co byliśmy. Światełko. Nie wiem, czy się... O, teraz się zapaliło. Dziwne. No, także jak widzicie, no nie ma co dalej szukać, bo jak widzicie, tworzy się wszystko, więc w sumie mogę... O, tutaj też się coś stworzyło. Jakiś taki grobowiec, czy nie wiadomo co. Jakiś pomnik z czaszkami. Nawet na takiej małej wysepce nam się stworzył, czyli że struktur nam się będzie tworzyło tutaj sporo. No to jak widzicie, mod działa, to ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodzicie na stronę społeczności na Facebooku, wchodzicie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem żegnam się z wami, pa pa! Hello.